tych kwalifikacjach startował Mateusz Masternak, zawodowy mistrz Europy, który no, ze względu na przełożenie Igrzysk Olimpijskich wrócił do zawodowego boksu. To oznacza, że jeżeli Masternak nie wystartuje w czerwcu w kwalifikacjach, a z tego co wiem, nie ma takich planów, to stracimy te kwalifikacje w tym pierwszym turnieju europejskim, a jak będzie ze światowym, nie do końca na razie wiadomo, bo tutaj Światowa Federacja Boksu Olimpijskiego AIBA myśli jeszcze, jak rozwiązać kwestię drugiego turnieju kwalifikacyjnego. To będzie w ogóle zwariowany czas, bo w czerwcu kwalifikacje, w lipcu Igrzyska Olimpijskie. Zobaczymy, ale na razie sprawdzimy, w jakiej formie jest Tomasz Niedźwiecki, czerwony narożnik, i Witold Lisek, narożnik niebieski. Bardzo agresywnie Witold Lisek od początku przy misie tych rękawic pokazał, że tutaj chce się nastawia na twardą, mocną walkę, ale od razu Tomasz Niedźwiecki przystał na jego warunki i też wyszedł bardzo skupiony, próbując od początku nauczyć swój styl walki. No, Niedźwiecki jest takim zawodnikiem, który nie boi się wymian, nie boi się agresywnego boksu. Udowadniał to wielokrotnie. Prawy overhand w tempo, ale dobrze zablokowano wysoka ręka Niedźwieckiego, przełata cios na mark. Ciekawa kariera Niedźwieckiego. On jeszcze w czasach amatorskich walczył wtedy już z zawodowcem Adamem Balskim w Mistrzostwach Polski. Później mówiło się, że być może spróbuje swoich sił na zawodowstwie właśnie. Miał przerwę w boksie. No ale wrócił i próbuje odbudowywać tak skrupulatnie, krok po kroku, tę swoją pozycję w amatorskim, olimpijskim boksie w biało-czerwonej kadrze. O, niebezpieczny lewy sierpowy Liska, odchylił się przed tym Niedźwiecki. Bardzo miękki, dobry, szybki na nogach jest Niedźwiecki, ale Lisek agresywny, bardzo mocno rzuca za swoje ręce do przodu. Widać, takim zdecydowanie próbuje wejść za skosz, ale teraz świetny prawy podbródkowy w tempo. Później troszkę przerzucił go do boku Niedźwiecki, z tego nie ma liczenia. Ale sama koncepcja była naprawdę znakomita, tego prawego podbródkowego. Tutaj wielkie brawa dla Niedźwieckiego. No tak, no ta jego ruchliwość jest kłopotem dla przeciwników, bo faktycznie ma taką płynność, lekkość i grację zarazem ruchów Tomasz Niedźwiecki. Dobra, teraz wymiana. Zastanawia się, haki, sierpy, ale odpowiada też Lisek, cios za cios. No dobra, szybka runda jak na tą kategorię wagową. A gdzie ta lewa długa? Kurwa, nie mogę się wszedzić. A gdzie ta kontra? Z luzu! Niech ci na siłę. Leci pyk prawy, pyk prawy. Odkos, krzyżowy, nabierz powietrze. Wszystko siłowe. Dłuższa lewa, dłuższa prawa. Po co ci się bić? Ładnie odskakujesz, tylko żebyś ciosł. No ciowa idzie. Prawy sierp wtedy uderzy, a będzie krótka prawa, lewa twoja. Jak będzie prawy długi, to go wyprzedza. Będzie prawy krzyżowy, to go wyprzedza. Znowu chłopie jest. Cieszam się, pójdę starszy. Nabierz powietrze jeszcze, dużo. Analiza Niedźwieckiego jest taka, że nie może jeszcze złapać tego luzu, tej swobody bokserskiej. Zobaczymy, jak to będzie prezentowało się w drugim starciu. Niedźwiecki, narożnik czerwony, Witold Lisek, narożnik niebieski. Długi lewy prosty, o to prosił Ireneusz Przywara. Thank you.
Nolicek próbuje zaryzykować takim bezpośrednim lewym sierpowym. Na początku tej rundy wszedł ten lewy sierpowy. No, Niedźwiecki właśnie te nóżki. Lewy, długi, lewy, prosty. Dobra, skuteczna akcja i taki prawy. Albo sierpowy, albo prosty na Ruchlicka do przodu, tylko przepuści. Aj, uwaga, doszło tutaj do zderzenia. Wszedł w pół dystans Lisek, ale na szczęście nic się nie wydarzyło. Łuk brwiowy Niedźwieckiego cały. Ładna kontra teraz. Przeczytał zamiar Liska, skontrował, zapunktował. Właśnie o to prosił Janusz Przewara, żeby tylko widzieć, jak przepuścić. To właśnie prawy, prawy. Widoczne to ataki Liska i jest szansa, żeby dobrze go skontrować. Wszystkim właśnie ta prawa praca na nogach. No i teraz ślisko te w narożniku. Odrobina przerwy, trzeba ten narożnik faktycznie osuszyć, bo tam jest mokro i te nogi Liskowi się rozjechały. Mogła być niebezpieczna kontuzja, bo naprawdę upadł ciężko, ale teraz znowu próba lewego sierpowego. No i teraz taki bezpośredni lewy i bardzo czysto trafił Lisek. No po tym wznowieniu naprawdę dobrze zaczął boksować Lisek. Dwa mocne, takie wyraźne akcenty z jego strony, jeszcze prawy. Kolejny prawy, trzeba wprowadzić innowacje, patrząc z perspektywy Tomasza Niedźwieckiego. Dobre, ostre, szybkie nogi Niedźwieckiego, ten odskok do schodu, taki mięciutki, lekkość poruszania się. Czuję ten dystans, potrafi wydłużyć. Troszkę mógłby więcej czasu wyprowadzać, bardziej pewnie, ale widać, widzi walki te, widać te takie troszkę na siłę, ataki mocnymi ciosami próbuje wskoczyć Lisek, widzi to wszystko Niedźwiecki. Bardzo ładnie przypuszcza to na nogach, zaznaczające pojedynczymi celnymi trafieniami swoją przewagę. Ciekawa runda. No, w narożniku Liska Albert Rybacki, z którym razem miałem okazję trenować w Police Boxing Promotion, walczyć. Pseudonim Komando, zawsze twardy, wyszkolony, nie bojący podejmować wyzwań. Na tą karierę teraz widać, że też próbuje pomagać adeptom boksu olimpijskiego i trenować chłopaków. No w ogóle stara ekipa, można powiedzieć w cudzysłowie, bo przecież Wojciech Bartnik, z którym tutaj wspominaliście waszą zawodową walkę, no sprzed ładnych paru lat, więc wspomnienia wracają przy okazji piątej gali Suzuki Boxing Night. No na pewno tak, zawsze miał powspominać jednak tą część historii boksu, do się zapisało. I teraz pozostał tylko wspomniał, przypominanie sobie, jak to wyglądało, z kim się trenowało, jakich ludzi się poznało i na pewno miłe wspomnienia przychodzą zawsze do głowy. Trzecia finałowa runda pojedynku Tomasza Niedźwieckiego w narożniku czerwonym z Witoldem Liskiem, narożnik niebieski. Zobaczymy, czy uda się złapać ten rytm, z którego znany jest Niedźwiecki, a którego chyba jeszcze do końca jednak nie odszukał. No tutaj Niedźwiecki słusznie powinien unikać takich biedek. Widać, że Lisek będzie szukał tutaj wymiany, takiej właśnie konfrontacji w ataku. Te szybkie nogi Niedźwieckiego pozwalają się przypuścić do akcji, nie zostawać w miejscu, jak gdyby wyeliminować to największe zagrożenie ze strony Liska, czyli te takie wymiany, które są Niedźwieckiemu zupełnie niepotrzebne w tym pojedynku. Tak, Lisek też lubi taki brudny boks, kiedy jest blisko, kiedy można troszeczkę poprzytulać się w cudzysłowie do rywala, ale przede wszystkim lubi wymieniać się ciosami, co też potrafi robić Niedźwiecki, ale tu trzeba szukać jednak innej strategii, bo Lisek w półdystansie to Lisek niebezpieczny. No, trzy razy pod rząd Lisek, bardzo mocne lewe sierpowe, tam jeden zahaczył, rzuca te ciosy, to są, które nokautują, prawy na dół, lewy sierpowy.
taki bardzo agresywnie wykonany w wykonaniu Liska. Musi być czujny Niedźwiecki w końcu tutaj trzeciej rundy. No tak, teraz siłowanie, barowanie. Trudna walka dla Niedźwieckiego. Prawy lewy, że prawy właśnie, prawy na dół, lewy sierpowy. Ale ten lewy sierpowy gra na razie na konto Witolda Liska. Nie może jakoś odnaleźć tej koncepcji, co jest oczywiście zasługą Witolda Liska. I dla niego brawa, bo zabrał pole manewru Niedźwieckiemu. O, uderzenia w tył głowy, tego nie lubimy i Maria Bartkowiak będzie zwracała na to uwagę Niedźwieckiemu. No tak jak Liskowi na to by nie wpadał. Im dłużej walka trwa, tym ten poziom agresji po stronie Liska jest jakby coraz większy. No, ale takie było założenie, Alberta, że ma być Lisek agresywny. Troszkę jest chaotyczny od prawej ręki. Ale szuka mocnego ciosu, szczególnie tego akcentu tym lewym sierpowym. Ale bardzo dobry, miękko na nogach, ostry na nogach Niedźwiecki. Pokazał to jednak mimo wszystko swoją wyższość w tym pojedynku. Jakbyś zrobił takie dwie końcówki. Podziękujcie sobie panowie za walkę. Mocne starcie wagi ciężkiej, a przed nami już dwie główne walki wieczoru, czyli dwie walki w kategorii super ciężkiej. To takich panów, którzy ważą no, zdecydowanie powyżej 100 kg. Tu powinno być mocno ciekawie, interesująco, ale ciekawi mnie to, jakie będzie rozstrzygnięcie walki Niedźwiecki-Lisek. Panie i panowie, sędziowie punktowi w tej walce nie byli zgodni. 2-1, ten pojedynek zwycięża. Witold Lisek! 2-1 niejednogłośną decyzją sędziów zwycięży.